Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej. Szanowni Państwo, Żyjemy w bardzo trudnych czasach, nieprzewidywalnych wręcz, z uwagi chociażby na to, co dzieje się na, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, z uwagi na to, co działo się przez ostatnie dwa lata, jeżeli chodzi o sytuację pandemiczną, covidową, w czasach niepewności, w czasach, kiedy martwimy się o swoje bezpieczeństwo energetyczne, o bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo państwa jako całości. Dlatego Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tutaj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ warto w tym miejscu i o tej porze właśnie dzisiaj postawić kilka bardzo ważnych kwestii, zadać kilka konkretnych pytań w pewnych bardzo konkretnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa militarnego Polski. I te pytania dzisiaj będą zadawać pan europoseł Tomasz Poręba i pan europoseł pan Jacek Sariusz Wolski. Jako pierwszy pan Tomasz Poręba. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście temat bezpieczeństwa, czy to energetycznego, czy to tego militarnego, to jest jednym z, jednym z najważniejszych pól aktywności rządu Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość od lat robi wszystko z sukcesami, aby to bezpieczeństwo było dla Polek, dla Polaków jak największe. Abyśmy nie uzależniali się od rosyjskiego gazu, Abyśmy nie rozbrajali naszej armii, abyśmy budowali silny potencjał gospodarczy naszego kraju, który będzie w stanie konkurować z wyzwaniami współczesnego świata. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo energetyczne, udało się zbudować gazociąg Baltic Pipe, interko, interkoluktory jeżeli chodzi o Słowację i Litwę między Polską a tymi krajami, przekopaliśmy mierzeję wiślaną rozbudowujemy z powodzeniem terminal LNG w Świnoujściu i będziemy konsekwentnie robić wszystko, żeby się uzależnić od zewnętrznych źródeł pochodzących ze wschodu, głównie z Rosji, co już tak naprawdę ma miejsce. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne, państwo doskonale wiecie, inwestujemy mocno w polską armię, Prawo i Sprawiedliwość, to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest rząd, który pierwszy raz od wielu lat bardzo mocno postawił na modernizację polskiej armii, na jej rozbudowę, na nowe zakupy, na, na nowoczesne yy, yy, czołgi, na nowoczesne wyrzutnie, nowoczesne samoloty. Ale, drodzy Państwo, przed nami bardzo ważny czas czas wyborów. I jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, czy to energetyczne, czy to militarne, nie zawsze tak było w Polsce. Myślę, że dzisiaj powinniśmy sobie zadać pytania, jak to wyglądało w latach 2007-2015, kiedy rządy w Polsce sprawował Donald Tusk, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, kiedy byliśmy świadkami niezwykłego wręcz uzależnienia czy podporządkowania polskiej polityki gospodarczej, energetycznej czy zagranicznej podporządkowania zbliżeniu z Rosją. I dlatego, drodzy Państwo, ponieważ na ten temat pada cały czas bardzo dużo pytań. One się pojawiają w mediach, wśród ekspertów, w różnych analizach. Pytania, jak wyglądała ta polityka właśnie rządu PO, PSL i Donalda Tuska, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. My dzisiaj te pytania postanowiliśmy, drodzy Państwo, zebrać w jeden zestaw dziesięciu pytań, bardzo konkretnych pytań do Donalda Tuska i liczymy, że znajdzie odwagę, że nie schowa głowy w piasek i na te pytania nam odpowie. Jeśli Państwo pozwolicie, ja jej odczytam, żeby to też było, żeby to mocno wybrzmiało. Dziesięć pytań Donalda Tuska. Pierwsze, dlaczego zrezygnował Pan z instalacji amerykańskiej? Tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009. Drugie, dlaczego 2010 w, ro, w roku 2010 kierowany przez pana rząd POPSL umorzył 1, 200 milionów złotych rosyjskiej spółce Gazprom? Trzecie, dlaczego kierowany przez pana rząd POPSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku, całkowicie uzależniając Polskę od rosyjskiej energii? Pytanie czwarte. Dlaczego kierowany przez Pana rząd POPSL nie zablokował powstania gazociągu Nord Stream, a blokował Baltic Pipe? Pytanie piąte. Dlaczego kierowany przez Pana rząd, Panie Premierze Donaldzie Tusku, chciał sprzedać rafinerię morzejki Rosjaną? Pytanie szóste. Dlaczego kierowany przez Pana rząd POPSL chciał sprzedać grupę LOTO z Rosjaną? Pysia pytanie siódme. Dlaczego kierowany przez Pana rząd POPSL nigdy nie osiągnął progu finansowania Wojska Polskiego na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej, czyli 2% PKB, w latach 2008-2013, e, a ten poziom był wówczas wahał się pomiędzy 1,76% i 1,89% PKB? Pytanie ósme. Dlaczego kierowany przez Pana rząd POPSL likwidował jednostki wojskowe na Wschodzie? Pytanie dziewiąte, dlaczego kierowany przez pana rząd POPSL dopuścił do udostępniania udostępnienia cennych białoruskich danych opozycjonistów ich na kolonię karną i konfiskatę mienia. I wreszcie pytanie dziesiąte, dlaczego oddał Pan śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan? Drodzy Państwo, to są bardzo konkretne pytania. I to nie są pytania o przeszłość. To nie są tylko pytania o przeszłość. To nie są tylko pytania o to, jak wyglądała polityka zagraniczna, energetyczna, militarna, wojskowa rządu Donalda Tuska, ale te pytania mają nieprawdopodobny potencjał, jeżeli chodzi o przyszłość, o przyszłość tego, jak ma wyglądać polska polityka zagraniczna, energetyczna, właśnie militarna, jeżeli chodzi o zbrojenia w przyszłości. To jest pytanie do Polek i do Polaków. Czy mamy nadal wzmacniać nasz potencjał obronny? Czy mamy nadal dywersyfikować źródła energii? Czy mamy nadal kupować, tak jak to robi prawo i sprawiedliwość, nowoczesny sprzęt wojskowy? Czy mamy mieć rząd, który, czy premiera, tak jak to miało miejsce w przypadku Donalda Tuska, który robił zupełnie coś innego? Podpisywał umowę, do, chciał podpisać umowę do 2037 roku, kompletnie uzależniającą nas od rosyjskiego gazu. Rozbrajał tak naprawdę garnizory, rozbrajał Polskę, czy likwidował garnizory na wschodzie naszej, naszej ojczyzny. Chciał sprzedać lotos czy możejki Rosjanom. Drodzy Państwo, to są pytania. I na koniec jeszcze jedno, które tutaj też musi paść. Co by było, gdyby Donald Tusk w kontekście rosyjskiej agresji, napaści na Ukrainę, co by było, gdyby on był premierem? Czy byłoby nas stać na to, żeby prowadzić tak aktywną politykę, jeżeli chodzi o obronę polskich granic? I nade wszystko, gdzie bylibyśmy, jeżeli chodzi o uzależnienie się energetyczne od Rosji, ponieważ tego chciał de facto rząd Donalda Tuska? Dzisiaj, w tym momencie, kto płaciłby za te rachunki, za rosyjski gaz? I drodzy Państwo, kończąc, jeszcze raz apeluję do pana premiera Donalda Tuska, do Platformy Obywatelskiej. Miejcie odwagę, odpowiedzcie na te pytania, dlatego że tego oczekują od Was Polki i Polacy, bo ta sprawa jest sprawą o nieprawdopodobnym, strategicznym wymiarze, Jeżeli chodzi o przyszłość naszej ojczyzny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz głos zabierze pan Jacek Sariusz-Wolski. Proszę Państwa, te pytania przed chwilą przedstawione to są fakty, to nie są słowa, bo chcemy tę debatę o przyszłości Polski oprzeć o fakty. Bo dzisiaj powiedzieć opozycja może wszystko, ale fakty temu przeczą. Po drugie, to nie jest wcale wszystko. To nie jest lista wyczerpująca, można by ją jeszcze rozszerzać i pewnie w debacie to się pojawi. Chociażby o pytanie, dlaczego rząd Tuska sprzyjał Janukowiczowi, a nie wolnej Ukrainie? Dlaczego oddał Rosjanom władzę nad Cieśniną Pilawską? Czy dlaczego odmówił pomocy polskiej mniejszości na Białorusi? Dziesięć komentarzy do tej listy dziesięciu pytań. Po pierwsze, to wszystko się składa w jedną całość. To nie jest przypadkowe. Może być jeden błąd, drugi błąd, ale to jest całość pokazująca, jak bardzo prorosyjska była polityka rządów Tuska. Po drugie, wiemy, jaka była i nadal jest polityka niemiecka. A zatem to pokazuje, jak bardzo podporządkowana niemieckiej polityce wobec Rosji była ówczesna polska polityka rządów Tuska. Po trzecie, w świetle tego, co dzisiaj wszyscy wiemy, i tu dzięki Bogu prawie cała polska scena polityczna ma podobną ocenę zagrożeń ze strony Rosji i konieczności pomagania Ukrainie, są to, były to stanowiska i działania sprzeczne z fundamentalnym interesem Polski. Z dzisiejszej perspektywy nie tylko sprzeczne z interesem, ale wręcz stanowiące zagrożenie egzystencjalne dla Polski. Po piąte, to świadczy o tym, jak bardzo fundamentalnie źle rząd Tuska i on sam odczytywał geopolitykę Europy i Eurazji w tym jak bardzo się mylił, jeśli chodzi o odczytanie znaczenia geopolitycznego niepodległej Ukrainy dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie i oczywiście dla Polski. Pytanie siódme, komentarz siódmy. Taka polityka umożliwiła głęboką penetrację polskiego życia publicznego i politycznego przez rosyjskie interesy i, o czym dzisiaj wiemy, rosyjskie służby. Po ósme z tych pytań i tego komentarza wynika, że te rządy prorosyjskie bardzo osłabiły, zasadniczo osłabiły zdolności obrony Polski przed Rosją i ewentualną wojną przeciwko Polsce. Wręcz pokazują, że zakładały obronę przez likwidację garnizonów. W Polsce na prawej, po prawej stronie Wisły, na linii Wisły. Czyli oddanie Polski Wschodniej na prawą, po prawej stronie Wisły, czy skazanie w razie wojny rosyjskiej na los Donbasu dzisiaj. A my dzisiaj wiemy, co się dzieje we wschodniej Ukrainie, jak wygląda rosyjska wojna ludobójcza wojna. Wreszcie po dziewiąte. Można sobie zadawać pytanie, wtedy ono już było zadawane i dzisiaj jest, jest, jest tak to komentowane, że to miało służyć indywidualnej karierze Donalda Tuska z karierą również radka Sikorskiego w tle. Ale sprawa jest poważniejsza niż egoizm jednostek ponad interes państwa polskiego, ponieważ to było realizowanie cudzej polityki. To było realizowanie niemieckiej prorosyjskiej polityki przez rząd Tuska. I dziesiąte wreszcie, ono wybrzmiało w tym, o czym Pan mówił, co by było, gdyby ta polityka była trwała. Bylibyśmy dzisiaj słabi i bezbronni i prawdopodobnie niezdolni do tego wsparcia i tej mobilizacji Zachodu, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. I być może dzisiaj na naszej granicy polsko-ukraińskiej stacjonowałyby, tak jak w przypadku Białorusi, wojska rosyjskie, a nie nadal broniła się dzielna Ukraina. Suma sumarum, można powiedzieć, że ta polityka taka, jaką ona była, i ta polityka, która może być, jeśli by opozycja totalna wygrała wybory, to zagrożenie dla fundamentalnych interesów bezpieczeństwa Polski. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Czekamy, Szanowni Państwo, na odpowiedzi od Donalda Tuska. Donald Tusk od wielu, wielu tygodni unika merytorycznej dyskusji w tych jakże ważnych i istotnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa zbrojeniowego naszej ojczyzny. Wszyscy doskonale wiemy, że akurat te dwa obszary, jak mało które, akurat są tymi obszarami, które wymagają planowania, działania z wyprzedzeniem i być może te decyzje w dużej mierze, które zapadały albo które nie zapadły, a powinny były, zapaść rezonują do dnia dzisiejszego i mają wpływ bezpośredni na życie dziś, dzisiaj w Polsce, ale również przecież w Europie. Szanowni Państwo, czekamy na odpowiedź, czekamy na odpowiedź polityków Platformy Obywatelskiej, bo uważamy, że Polacy powinni mieć jasność i te sprawy, które tutaj zostały poruszone są również pewną przestrogą dla naszych rodaków. Mamy nadzieję, że politycy Platformy Obywatelskiej ustosunkują się do tych dziesięciu jakże ważnych kwestii.